Dzień dobry. Szymon Zajkowski, dom maklerski TMS Brokers. Od rana kurs EUR/USD pnie się do góry. Obecnie notowania wzrastają powyżej 1,37. Umocnienie wspólnej waluty jest pokłosiem lepszych od oczekiwań danych o PKB w czwartym kwartale ubiegłego roku dla Francji oraz Niemiec. Co więcej, odczyty te wywołały oczekiwania na również lepszy od oczekiwań odczyt dla całej strefy euro. Dziś dane o PKB Eurolandu poznamy o godzinie 11. Jeżeli dane faktycznie pozytywnie zaskoczą, powinniśmy zaobserwować kontynuację umocnienia wspólnej waluty. Co więcej, uważamy, że również po południu kurs EUR/USD może otrzymać impuls wzrostowy. O godzinie 15.15 poznamy bowiem dane o produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych za styczeń. Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych utrzymuje się ryzyko gorszego od oczekiwań odczytu. Wskazały na to również publikowane wcześniej odczyty indeksów ISM dla przemysłu oraz wczoraj ujemnej dynamiki sprzedaży detalicznej za styczeń. Dziś również poznamy dane z rodzimej gospodarki. O godzinie 10 dynamika PKB za czwarty kwartał ubiegłego roku. Uważamy, że po wstępnych danych za cały ubiegły rok dzisiejszy odczyt nie powinien przynieść zaskoczenia i dynamika w czwartym kwartale uplasuje się na poziomie 2,8% w ujęciu rocznym. O godzinie 14 natomiast Główny Urząd Statystyczny poda dane o inflacji CPI za styczeń. Uważamy, że przyspieszy ona do 9,1% z 7,1% w grudniu. Sądzimy również, że notowania złotego dziś uzależnione będą przede wszystkim od nastrojów na rynkach światowych oraz danych o PKB dla strefy euro. Jeżeli PKB pozytywnie zaskoczy, złoty powinien zyskiwać na wartości. Dziękuję za uwagę. Życzę udanych inwestycji.